Od Bałtyku aż po Tatry zabrzmiał dziś Mazurek Dąbrowskiego. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. W regionie hymn Polski można było usłyszeć w ponad 1250 szkołach, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Dokładnie o 11.11 cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego odśpiewało łącznie ponad 260 tysięcy uczniów. Ostatnia zwrotka. Jest tam o Basi, że do niej ojciec mówi, że nasi biją w tarabany. Czuję się dumna z tego, że mamy wolną Polskę i że możemy żyć w wolnym kraju bez żadnych wojen. I no po prostu cieszę się, że mamy swoje własne symbole narodowe. Przejdzie Wisłę, przejdzie Matę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Nie chodziło tylko o to, żeby odśpiewać hymn i w tej pełnej wersji czterozwrotkowej, ale również zastanowić się, dlaczego te słowa, które tam są w tym hymnie zawarte, właśnie są. Co one oznaczają? W całym województwie kujawsko-pomorskim do tej akcji przyłączyło się 1256 szkół, a uczniów było 267 199, ale uczniom też towarzyszyli nauczyciele, a tych było 26 480.